Plotkowano o nocnych awanturach u Krupińskiej Karpiela Bułecki. Teraz muzyk mówi o kryzysach. Sebastian Karpiel Bułecka i Paulina Krupińska są małżeństwem od 2018 roku. Choć wydają się oni tworzyć zgraną parę. Media co rusz plotkują o rzekomych kryzysach w ich związku, tygodnik Na Żywo donosił. Jakoby para miała nie móc porozumieć się w sprawie miejsca zamieszkania, przez co w ich związku miała zapanować nerwowość. Plotkowano nawet, że ma to być powodem nocnych awantur pary. Zdarzają się wybuchowe sytuacje, góralskie nocne awantury. Sprzeczamy się, czasem lecą wióry. Sebastian jest cholerykiem. Często traci cierpliwość, opowiadała swego czasu Krupińska. Sebastian Karpiel Bułecka w ostatnim wywiadzie, którego udzielił Dziennikowi Polskiemu, opowiadał m.in. o nowej płycie zespołu The Coppover i swoich poczynaniach zawodowych. Rozmowa zeszła jednak także na tematy prywatne. Mąż Pauliny Krupińskiej opowiadał o radzeniu sobie z problemami, wszak jakiś czas temu wyznał on, że cierpiał na nerwicę lękową. Teraz opowiedział, że udało mu się zażegnać problem przy pomocy specjalistów. Opowiadał również o swojej wierze oraz małżeństwie. Zostałem wychowany w wierzącej rodzinie. Babcia dużo się modliła i zabierała mnie ze sobą do kościoła. To we mnie zostało i do dzisiaj praktykuję. Kiedy jest ciężko, zwracam się do Boga. Bardzo mi to pomaga w życiu. Mam ufność, że ktoś nad nami czuwa i nawet, kiedy wszystko się sypie, szukam w tym jakiegoś sensu. I po jakimś czasie go znajduję, co mnie utwierdza w przekonaniu, że idę dobrą drogą, mówił Sebastian Karpiel Bułecka Dziennikowi Polskiemu.